Tak wyglądało Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w roku 1977. Wtedy to na ulicę Skierniewic po raz pierwszy wyruszył kolorowy korowód zwany Corso. Dobry wieczór. Grała dla Państwa i nadal gra i śpiewa kapela Boryszewiacy z Sochaczewa. A w ogóle wszyscy witamy Państwa ze Skierniewic, w mieście, w którym od rana świeci dzisiaj słońce, ale przede wszystkim jest gwarno i kolorowo. A wszystko za sprawą święta warzyw, owoców i kwiatów. To święto będą starali się Państwu przybliżyć Anna Orzechowska i Andrzej Królikowski. Proszę Państwa, dzisiaj w Skierniewicach, właściwie Mekka dla wszystkich, którzy hodują owoce, uprawiają warzywa, odbywają się liczne kiermasze, gdzie można kupić sadzonki, owoce, warzywa, liczne koncerty z gwiazdami estrady polskiej, między innymi Ireneusz Dudek dla młodzieży występował. Także działa cały czas estrada folkloru, na której występują zespoły krajowe i także zagraniczne. A jak to święto się zaczęło? Dziś rano zobaczmy. Przeszedł barwny korowód uczniów skierniewickich szkół. Stroje przygotowywała sama młodzież, a wdzięczne hasła propagujące higieniczne i zdrowe odżywianie dodawały temu korowodowi swoistego charakteru i kolorytu. Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki! Na estradzie zespół pieśni i tańca blichowiacy przy Zespole Szkół Rolniczych w Łowiczu.
wszem i wobec, przez woli uczonych, plantatorów i konsumentów oraz rzeczy pomocy władz i urzędów w 530-letnim grodzie Skierniewice. W tejże chwili ma swój początek święto kwiatów, owoców i warzyw. My, Jago, czyli jak tylko Berbera i Ogórek, z wielką atencją i sercem całym miłych gości, dostojne władze i pracowitych mieszkańców Skierniewic zapraszamy na dwudniowe świętowanie! Którzy na estradach naszego miasta dziś i jutro wystąpią, w imieniu organizatorów, którzy galancie się napracowali nad przygotowaniem tych programów, a od wczoraj włosy z głowy rozpaczliwie rwali, jak zaczęło lać i nie miało się na przestanie, serdecznie was przyściuchnych witam i zapraszam na nasze święto. Podglądnie się tam zerka. Zapraszamy na kuplety, brytnie polki czy owerka. Ozdobne kwiatuszki to super elita, dbają tylko o to, by pięknie odkwit. Że kto spadł na ziemię, ten niżej nie spadnie. Ogród ma też swoje społeczne niziny, za które uchodzą warzywa jarzyny. Na przykład ogórki zielone, kompletnie przyziemne, naiwne, wodniste i szczepne.
pachnie od najdawniejszych czasów zaczynać wypadnie. Od łakomstwa i grzechu, które to się zdarza i dzisiaj jeszcze często idą w parze. Parze rzekłem i słusznie, bo właśnie od pary zacznie się ta opowieść w czasach prastarych. Czasy były prastare. Prarodzice młodzi. Właśnie. Adam idzie, zanim Ewa wchodzi, niewinny dociekań. W czasach nawet grzechy czyniono bez grzecha. Gdzież to było? A w raju, wszak to znamy temat. Raj jest tam wszędzie, gdzie nas właśnie nie ma. Raj? Gdzie właśnie nie ma? No, profesorze, gratuluję, to wszystko pewnie studenci. Prosimy w takim razie o wzięcie nożyc, jak trzeba, ogrodniczy. I oto uwaga! Jakiś minister przytrzymał jabłka ze stwierdzeniem. Nie polecę. Miłość do kwiatów jest miłością do niesamowitego piękna i subtelności, których tak niewiele w życiu ma. Przez wiele, wiele lat wyróżnialiśmy się na rynku kwiaciarskim naszej Europy, wówczas wschodniej, kwiatami ciętymi. To była nasza polska specjalność. I mam wrażenie, że z racji naszej obyczajowości obdarowywania się kwiatami, głównie z okazji imienin, należałoby tę tradycję utrzymać. No to nieco senne, chociaż wojewódzkie miasto. W połowie września czas święta owoców, warzyw, kwiatów, święta kultury zmienia swoje nawyki i przyzwyczajenia. Przez dwa niepowtarzalne dni ulice przemieniają się w kiermasze reprezentacyjne miasta, wystawy owoców, warzyw, kwiatów. W obu skierniewickich instytutach od rana pełnią dyżury naukowcy. Sad pomologiczny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa odwiedza kilkanaście tysięcy osób. Na estradach trwają popisy amatorów i zespołów profesjonalnych. To już tradycja. Od 16 lat miasto organizuje ten wielki festyn. Organizuje go dla gości przyjeżdżających tu z całej Polski, ale również dla siebie, by utrzymać swoją dotychczasową pozycję na gospodarczo-kulturalnej mapie kraju, by nie zginąć pośród innych polskich miast. Jeszcze nie tak dawno zachodni kontrahenci cenili naszą solidność, ale również bardzo wysoką jakość polskiego materiału. Bogate zaplecze naukowe, wspierane dobrze zorganizowanym upowszechnianiem, budziły u naszych partnerów niekłamany podziw. A jak jest dzisiaj?
Jaka ładna. Brodę ma. Chcę jakieś zdrowie, wszystkich zdrowych i sobrek się owocowy. My name is Luca. I live on the second floor. Więc ja tutaj może parę słów wyjaśnienia. Rzeczywiście Rada Miejska z prezydent nadał nam takie bardzo piękne odznaki honorowe miasta Skierniewic, żółto-niebieskie w barwach naszego herbu. Sponsorów ciężko. Sponsorem parady jest objazdowe wesołe miasteczko ze Zgierza, z którego na pewno będziecie mogli Państwo skorzystać. Klasy ogrodnicze w zespole szkół zawodowych numer 1. Turniej gmin rejmontowskich. A przed nami właśnie delegacja zespołu ludowego, na czele oczywiście z Jagną i Boryną. Prezentacja gminy Skierniewic. Gorące brawa dla tej barwnej i kolorowej grupy. I kwiaciarstwa, jak łatwo zaobserwować, również prezentuje barwne pojazdy. A tuż za Instytutem Sadownictwa, Instytut Warzywnictwa. Również firma, która sławi Skierniewice na świecie. Gorące brawa oczywiście. Patrzcie się za kwiatów, bo to ważne oczywiście. A w Brytce najpiękniejsze skierniewiczanki. Ubiegłoroczny kwiat skierniewickie kwiaciarki, które
rozdają gościom właśnie bukiety kwiatów. Woda równa się uroda. Szkoła z ponadstuletnią tradycją zajmująca w rankingu szkół ponadgimnazjalnych. I teraz na to wchodzimy. Przechodzimy do grupy Ciska. Drużynie grają, uwaga, dziewczynki i chłopcy z rocznika 2002-2005. Piękną bryczkę dostarczyło gospodarstwo agrokomunistyczne Monika Karalus.